Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. 26 dzień maja, kilka minut do godziny 18, a więc już za chwilę. Rozpoczynamy kolejną transmisję na kanale ŁKS TV w serwisie YouTube. Tym razem rywalizacja piłkarska pomiędzy drugą drużyną Łódzkiego Klubu Sportowego i gośćmi drużyną RKS-u Radomsko w Wojewódzkim Pucharze Polski, a dokładniej w jego półfinale. Drodzy kibice, cieszymy się, że jesteście z nami. Delikatna obsuwa naszej transmisji nie pozwoliła nam wyemitować materiałów, jakie mieliśmy dla Was przygotowane, ale być może będzie okazja, aby zrobić to w przerwie tego spotkania. Wszystkim zapominalskim i spóźnionym przypominam dziś Dzień Matki, a więc korzystając z okazji, mamo, jeszcze raz wszystkiego dobrego, dużo zdrówka i spełnienia marzeń, a wszystkim kibicom, wszystkich kibiców również zachęcam, bierzcie telefony w dłoń, dzwońcie do mam i składajcie na najlepsze życzenia. Piłkarska środa przed nami, w szczególności dla kibiców ŁKS-u i kibiców drużyny z Radomska, ale oprócz tego o godzinie 21:00 finał Ligi Europy w Gdańsku, hiszpańska żółta łódź podwodna Villarreal kontra Manchester United, a więc już teraz od godziny 18:00 do późnych godzin wieczornych kibice piłki nożnej mają prawdziwą ucztę. Drodzy kibice, musimy się śpieszyć, ponieważ tutaj weszliśmy z transmisją troszeczkę później, za co mam nadzieję nie żywicie do nas urazy. Chyba najwyższa pora na składy. Zaczynamy od drużyny gości. W bramce z numerem pierwszym Damian Podleśny, numer 2 Eryk Jarzębski, z numerem 6 Radosław Krupa, numer 7 Dominik Głowiński, z numerem 8 Marek Dąbrowski, z 9 kapitan Konrad Niedzielski, z numerem 11 Rafał Babul, numer 15 Kamil Augustyn, z numerem 17 Sebastian Miśkowiec, 18 Robert Ziółkowski i numer 25 Jakub Pawłowski. Ławka rezerwowych drużyny z Radomska to Maciej Humerski, Bartosz Winkler, Mateusz Szela, Piotr Basiuk, Łukasz Bocian, Krystian Kolasa, a także Wiktor Śmigielski. Sztab szkoleniowy, dobrze znany kibicom Łódzkiego Klubu Sportowego, trener Robert Schwarz, a jego asystentami Michał Bański, Marcin Maczkowiak, trener przygotowania fizycznego Bartosz Janiak, Maciej Leszczyński, Adam Kuszelewicz i kierownik drużyny Adrian Buchta. Zawodnicy już wychodzą na boisko, a więc pora na skład gospodarzy. Druga drużyna Łódzkiego Klubu Sportowego. W bramce z numerem pierwszym Aleksander Bobek. Z dwójką Piotr Tazbir. Trójka Michał Karlikowski. Numer 4 Mieszko Lorenz. Z piątką kapitan Aleksander Ślęzak. Numer 6 Artur Sujka. 7 Jakub Piela. Z numerem 9 Maciej Radaszkiewicz. 11 Jakub Romanowicz. Numer 15 Oskar Koprowski. I numer 17 Dariusz Gmosiński. Ławka rezerwowych łodzian to bramkarz Tomasz Kucharski, a także Tomasz Górecki, Mikołaj Lipień, Dawid Lepkuchen, Stanisław Lasota, Igor Lambrecht, a także Jakub Piotrowski. Dziś nieobecny trener Marcin Matysiak, który przebywa na szkoleniu, podnosi swoje umiejętności. Funkcję pierwszego trenera pełni dziś asystent Paweł Drexler, a także Michał Zapart, Sebastian Adamczyk, Igor Pyć, Paweł Karasiak i kierownik drużyny Wojciech Pabiańczyk. Oto ekipa Łódzkiego Klubu Sportowego, która zasiada dziś na ławce rezerwowych. ŁKS klasycznie, białe koszulki z przeplatanką na piersi, drużyna RKS-u Radomsko, stroje jednolite, żółte. Już za chwilę pierwszy gwizdek sędziego. Sponsorem transmisji jest osiedle mieszkaniowe Port Jastarnia, znajdujące się w spokojnej i zielonej dzielnicy domów jednorodzinnych w pobliżu ulicy Pabianickiej Jana Pawła II pod adresem Jastarnia 30. Jest to atrakcyjny wybór komfortowych i przestronnych apartamentów. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej portjastarnia.pl.
Rozpoczęło się spotkanie, zaczynają łodzianie i od razu to, do czego nas przyzwyczaili, czyli spokojne budowanie ataków od tyłu, a jeżeli o tym mowa, no to nie może tam zabraknąć Oskara Koprowskiego, który w dużej części bierze ciężar gry na siebie. Tym razem nie udało się dobrze tego wyprowadzić i szansa przed gośćmi. Skład ŁKS-u to oczywiście para stoperów Aleksander Ślęzak i Mieszko Lorenc. To oni stanowią trzon defensywy. Oprócz tego Oskar Koprowski bardzo ważną rolę pełni również też Sujka, Piela, Radaszkiewicz. Wszystko to kręgosłup Łódzkiego Klubu Sportowego, który już mieliście Państwo okazję poznać podczas wcześniejszych transmisji. Kapitalna dyspozycja drużyny rezerw nie tylko w rozgrywkach Wojewódzkiego Pucharu Polski, gdzie dotarliśmy już aż do półfinału i szczerze mówiąc jest to mecz ranga meczów, w której większość zawodników wyższej jeszcze nie grała, bo były to mecze czwartoligowe, trzecioligowe w wykonaniu Olka Ślęzaka czy Oskara Koprowskiego na wypożyczeniach. Ale dla większości chłopaków jest to dzisiaj mecz, w którym emocje są na pewno odrobinę większe niż w spotkaniach ligowych. Wspominał też również o tym trener Paweł Drexler w wywiadzie, jakie udzielił Bartkowi Królowi, że podejrzewa, że właśnie te emocje mogą być ciut wyższe u zawodników Łódzkiego Klubu Sportowego, ale oczywiście nawyk zwycięstwa, koncentracja na każdym kolejnym meczu. Poczekajmy, kapitalne wejście Mieszko Lorenca, wprowadzenie, puszcza w bój Piele, ten w polu karnym zdążył przed linią końcową jeszcze dograć wzdłuż bramki, ale jednak sygnalizacja sędziego bocznego, że jednak Jakub Piela zagrywał już za linii końcowej. Fajne, odważne wejście Mieszko Lorenca, który również wypowiadał się przed tym meczem z dużą ambicją. Podchodzą do tego spotkania łodziane, oczywiście koncentracja, nawyk zwycięstwa, nad którym starają się pracować i oczywiście kroczyć od zwycięstwa do zwycięstwa bez względu na to, czy jest to spotkanie ligowe, czy jest to spotkanie pucharowe. Radomszczanie, próba zagrania zewniakiem przez Niedzielskiego do Dominika Głowińskiego, ale ciut za mocno i łodzianie od bramki. RKS Radomsko od razu wysoko próbuje odebrać piłkę na połowie łodzian, ale widać, że ci prezentują wysoką kulturę gry i nie sprawia im problemu poradzenie sobie z pressingiem rywala. Koprowski wyżej, jesteśmy już na połowie przeciwnika. Próbował przełożyć do lewej czujnie zawodnik Radomska i ŁKS za linii bocznej boiska. Cieszy obecność kibiców, wiadomo w jakich okolicznościach przyszło nam funkcjonować w ostatnim, no nawet nie takim krótkim czasie, ale na szczęście w ograniczonej, ale całe szczęście, że jakiejkolwiek ilości kibiców mogą odwiedzać areny sportowe. Próba kolejna Konrada Niedzielskiego puszczenia do boju swojego lepiej ustawionego kolegi, ale zawodnik z numerem 9 po raz drugi musi popracować nad precyzją. Wracając do wątku kibiców, już na ostatnim spotkaniu pierwszej drużyny kibice byli 12 zawodnikiem, pomogli drużynie tutaj wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, uzyskać jakże cenne zwycięstwo w walce o powrót do ekstraklasy w spotkaniu z Górnikiem Łęczna. Dziś też spore grono kibiców, piękna pogoda, kapitalne warunki, a więc wszyscy, którzy mieli okazję, cieszymy się, że zawitali na obiekt treningowy Łódzkiego Klubu. Poczekajmy, bo błąd Artura Sujki we własnym polu karnym, jest Głowiński, jeszcze szuka lewej nogi, straciła tempo ta akcja, złą decyzję podjął Głowiński z dużą szczęścią dla ŁKS-iaków, ale Artur Sujka musi mieć się na baczności, bo takich błędy w kolejnych akcjach mogą już skończyć się tragicznie dla Łodzia.
jesteśmy przekonani, że duże grono kibiców ŁKS-u, stojąc w korkach, wracając z pracy, czy już będąc w domu, odpaliło transmisję. Także jeszcze raz gorąco wszystkich witamy. Zachęcamy do dzielenia się linkiem, zachęcania znajomych do oglądania naszej transmisji. No, ponieważ ci chłopcy i cała ta drużyna naprawdę zasługuje na zainteresowanie, a wręcz można powiedzieć, że drużyna rezerw ŁKS-u rozkochała w sobie kibiców ŁKS. Poczekajmy, Gmusiński na lewej stronie boiska, ten ma bardzo dynamikę. Jeszcze jest Radaszkiewicz, jesteśmy cały czas w okolicach pola karnego. Koprowski puszcza w bój Gmusińskiego, ten jeszcze walczył, aby nie opuściła końcowej linii boiska. Nie udało się, ale no przez chwilę było groźnie. Niewątpliwie czeka nas zacięty mecz. Drużyna radomska to przedstawiciel trzeciej ligi. Tam jednak ich celem jest walka o utrzymanie w tej lidze. Po 30 kolejkach trzeciej ligi Radomsko na 14 miejscu z dorobkiem 41 punktów. 11 zwycięstw, 8 remisów i 11 porażek. No i w sobotę przed Radomszczanami mecz o 6 punktów. Ich rywalem Lechia Tomaszów. Być może z tego powodu trener Robert Schwarz zdecydował się dać odpocząć kilku zawodnikom ŁKS. Jednak przeciągnięte dośrodkowanie Piotra Tasbira i od bramki Damian Podleśny, bramkarz ŁKS-u. Kilku zawodników Radomska, którzy grali w ostatnim spotkaniu zakończonym efektownym zwycięstwem 5-0 z drużyną KS Wasilków, dziś na ławce rezerwowych, ale jak miałem okazję wymienić kilka zdań z przedstawiciela sztabu szkoleniowego Radomska, to nic nie znaczy. Naszym celem jest tutaj zwycięstwo. Mamy szeroką kadrę. No i kilku zawodnikom chcemy się przyjrzeć bliżej, czy są w stanie tutaj walczyć w końcowej fazie sezonu o skuteczne utrzymanie dla klubu z Radomska. Koprowski, głowa do góry, a więc już posyła w bój długim, celnym podaniem. Kolegę tam jest Jakub Romanowicz, rozpoczyna dribbling i pada na murawę, ale sędzia uznał, że wszystko było zgodnie z przepisami. I Radomsko, Niedzielski kontra Ślęzak, jesteśmy już w polu karnym łodziom wycofania, ale skuteczny, dobry powrót Artura Sujki, który zażegnuje niebezpieczeństwo i łodzianie. Od razu wysoko, ale cały czas leży na boisku Jakub Romanowicz. Popularny siara. Mamy nadzieję, że za chwilę będzie gotowy, aby kontynuować swój udział w tym meczu. Nie brakuje emocji od samego początku tego spotkania. Teraz zachowanie fair play. Oczywiście drużyny Radomska oddają piłkę od bramki. Młody, utalentowany bramkarz Aleksander Bobek. Nie brakuje emocji drużyna RKS-u Radomsko. Mimo swojej pozycji w tabeli trzeciej ligi, to zespół zaawansowany technicznie, który, jak Państwo widzicie, od pierwszych sekund tego spotkania stara się wysokim pressingiem atakować drużynę gospodarzy. Oprócz tego potrafią skutecznie budować atak pozycyjny. No i zdaniem wielu pozycja w tabeli nie do końca odzwierciedla ich umiejętności. Jest to drużyna z większym potencjałem. Ich celem na ten sezon jest oczywiście utrzymanie się, a w przyszłym być może włączenie się do walki o awans i powrót do drugiej ligi. O, jak drużyna z Radomska oczywiście ma ciekawą historię na czele z sezonem 2001-2002, kiedy to grali w najwyższej klasie rozgrywkowej, a w drużynie RKS-u występowali m.in. były zawodnik Bayernu Monachium Sławomir Wojciechowski, były zawodnik Bayeru Leverkusen Adam Matysek, czy były zawodnik Panathinaikosu Ateny, doskonale znany kibicom ŁKS Igor Sypniewski. Ciekawostką może być to, że zawodnik RKS-u Radomsko
powołany przez Jerzego Engala na Mundial Korea-Japonia 2002. Oczywiście mowa tutaj o Adamie Matysku. Po raz kolejny Gmosiński, wracamy, bo za chwilę pewnie rozpocznie dribbling i poszuka lepiej ustawionych kolegów w polu karnym. Gmosiński stara się dośrodkowywać jeszcze, to dośrodkowanie wyblokowane. Karlikowski przekłada do prawej, próba uderzenia, ale dużo brakowało, aby stworzyć tutaj zagrożenie bramkarzowi drużyny z Radomska. RKS Radomsko, dwukrotny półfinalista Pucharu Polski, sezon 99-2000, a także 2002-2003, do tego wcześniej wspomniany sezon na najwyższym szczeblu rozgrywek 2001-2002, sezon słodko-gorzki, ponieważ zakończony spadkiem i słynną sprawą Rashica, kiedy to jeszcze drużyna z Radomska starała się o odwołanie w wyniku barażu przegranego ze Szczakowianką, sugerując, że Branko Rashic to nieuprawniony zawodnik zgłoszony poza okienkiem transferowym dla drużyn pierwszej i drugiej ligi. Cała piłkarska Polska tym żyła, jednak no, finał tej całej akcji no, nie był zbyt wesoły dla kibiców z Radomska. Od tamtej pory można powiedzieć, że drużyna już tylko schodziła w dół. Trzy sezony w drugiej lidze, trzeci sezon zakończony spadkiem, następnie spadek z trzeciej do czwartej. Na dwa lata RKS znika z piłkarskiej mapy Polski w sezonach 2007-2008 i 2008-2009. Po czym pod nazwą Mechanik Radomsko wracają od czwartej ligi, budując tutaj ponownie zespół, który ma aspirować do walki na jak najwyższy szczebel rozgrywkowy. Przed chwilą zaiskrzyło w środku boiska. Sztab UKS tutaj sugerował, że Sujka zatrzymany z przekroczeniem przepisów. Radomsko na własnej połowie. To jest to, drodzy Państwo, o czym mówiliśmy. Budowanie akcji od tyłu i chęć grania atrakcyjnego futbolu. Podobieczni Roberta Schwarza właśnie to prezentują. Jeżeli dodamy do tego wysoki pressing, który również już mieliśmy okazję obserwować, to czeka nas naprawdę dobre widowisko. Niecelnie Radosław Krupa. I UKS od autu, ale widzą Państwo, żółte koszulki już wysoko przy każdym zawodniku, ale z takimi wyzwaniami już nieraz radzili sobie łodzianie. Doświadczenie Oskara Koprowskiego, zastawił umiejętnie piłkę. Teraz jeszcze zawodnik Radomska będzie upomniany przez arbitra głównego tego spotkania, aby po gwizdku już tutaj nie wchodzić w kontakt fizyczny, a upomnienie otrzymuje Eryk Jarzębski. Drużyna rezerw rozkochuje w sobie kibiców UKS-u. Kapitalna postawa w rozgrywkach czwartej ligi łódzkiej. Niepodzielne panowanie w tabeli. 32 spotkania, kapitalny dorobek 84 punktów, 26 zwycięstw, 6 remisów i co ważne, aby to podkreślić, bez porażki, a więc niepokonani w lidze, niepokonani w pucharze. Kapitalna historia, kapitalna przygoda całego sztabu i całej drużyny rezerw. Teraz jeszcze w powietrznym pojedynku Aleksander Ślęzak przejmuje piłkę Niedzielski, ale kolejny odbiór Artura Sujki, który mocno tutaj pracuje w środku pola, jest naprawdę bardzo ważnym ogniwem drugiej drużyny łódzkiego klubu sportowego. Prawa strona boiska, Piotr Tasbir, duża dynamika i poszuka tutaj zagrania do przodu, wchodzi między dwóch zawodników. Jest Romanowicz, rozpędza się, prowadząc piłkę lewą nogą, głowa w górze.
zachęcany przez trenera Drexlera, aby zdobywał teren. Gmosiński, szeroko jest ponownie Romanowicz, tym razem na lewej stronie boiska i spokojnie UKS buduje swój atak pozycyjny, nie śpieszą się. Sójka próbuje tak, taką wcinką za linię obrony posłać w bój Romanowicza i Karlikowski walczył do końca. Obrońca wybija, Karlikowski to blokuje i od bramki. Michał Karlikowski, zawodnik taki uniwersalny żołnierz, jak już mieliśmy okazję wcześniej o nim mówić, gdy jest potrzeba dawać siebie wszystko na prawej stronie pomocy. Ten zawodnik drybluje, strzela i asystuje, ale również jest pomocny drużynie, kiedy trzeba dać siebie wszystko na lewej obronie i tu również spisuje się bez zarzutu. Podleśny wygania swoich kolegów, a więc za chwilę będziemy mieli pojedynek powietrzny. Tam Niedzielski wygrywa z Koprowskim i Głowiński na lewej stronie przez środek. Numer 11 będzie groźny. Uwaga, Głowiński, on poszuka lewej nogi, właśnie to robi. Dośrodkowanie, ale na posterunku Aleksander Bobek i szybkie wznowienie i ruszamy. Oskar Koprowski. Lewa noga puszcza w bój Radaszkiewicza. Radaszkiewicz, prawa strona boiska, napastnik UKS-u, mija jednego zawodnika, mija drugiego, zbliża się w centralną część pola karnego, ale przekroczył przepisy i to radomszczanie wznowią grę. UKS kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Ostatnie dwa spotkania to dwa remisy jednak, ale nie ma tutaj mowy o żadnym załamaniu formy, o żadnej zadyszce. UKS w tych spotkaniach dominował i naprawdę niewiele brakowało, aby zamiast jednego punktu łodzianie sobie dopisywali trzy w spotkaniach, czy to ze Zjednoczonymi Strygów, czy w spotkaniu domowym z Orłem Nieborów. Wcześniej efektowne, wysokie zwycięstwo 8-0 wyjazdowe z Nerem pod Dębice i wcześniej pewna wygrana 3-1 z Włókniarzem Zelów. Zobaczymy teraz, będzie okazja zobaczyć, jak Radomsko radzi sobie z operowaniem piłki na własnej połowie. Dąbrowski dobrze do prawej strony, tutaj Głowiński, który zamienił się pozycjami z kolegą przez środek i zyskują coraz więcej terenu zawodnicy z Radomska. Głowiński, ten już wpada w pole karne, zagrywa wszerz, szukając Konrada Niedzielskiego, ale na posterunku Mieszko Lorenc i czubkiem buta interweniuje, a więc tym razem Aleksander Bobek bez interwencji, no ale trzeba pochwalić drużynę gości za to wyprowadzenie piłki z pod własnej połowy i dwoma, trzema podaniami przedostali się od razu w pole karne, a w polu karnym no już było groźnie, po koźle Bobek pewnie. I tym razem Łodzianie od bramki, Mieszko Lorenc. Koprowski, Lorenc i Ślęzak. To jest ten trójkąt, który tutaj rozpoczyna prawie każdą akcję UKS-u. Koprowski, świetnie ułożona lewa noga i już dalekie podanie do Romanowicza. Tam jednak delikatnie zabrakło precyzji. Strata Łodzian i tym razem Radomszczanie. Wszystkich kibiców UKS-u przypominam i gorąco zachęcam oczywiście, tutaj za pośrednictwem serwisu YouTube możecie przesyłać środki dla UKS TV, a jak macie okazję śledzić, no to wiecie, że nikt tutaj... Oj, poczekajmy, bo strata Piotra Tazbira i Radomsko z kolejnym atakiem. Kapitan Niedzielski lewą nogą próbuje poszukać kolegi i ponownie Mieszko Lorenzy wybija piłkę, powalczy o nią Romanowicz. Strata i po raz kolejny RKS Radomsko. Trzecioligowcy tym razem spokojnie. Przejmuje piłkę Romanowicz, jest Radaszkiewicz w pojedynku biegowym z Radosławem Krupą. Ten interweniuje w ślizgiem czysto, ale dalej UKS w posiadaniu piłki. Tazbir
przez środek do Sójki. Sójka z Karlikowskim, lewa strona Karlikowski do Gmosińskiego. Wypychani łodzianie muszą poszukać tutaj innego sposobu, aby przedostać się pod pole karne. Niedokładne podanie w środku pola i rusza kolejny atak drużyny z Radomska. Gdy Konrad Niedzielski ma piłkę w środkowej części boiska, od razu głowa do góry i próbuje posyłać piłki do boku, aby napędzać kolejne ataki drużyny w żółtych koszulkach. Jakiś drobny uraz kapitana z numerem 9. Korzystając z chwili przerwy w spotkaniu, gorąco zachęcam kibiców ŁKS do subskrybowania, lajkowania ŁKS-u w social mediach, Twitter, Instagram, Facebook, a także kanał ŁKS TV. Zachęcam do aktywności również w aplikacji Fortuna Pierwszej Ligi, gdzie przypominam, mamy wyznaczony cel i zbieramy środki na zakup sprzętu do transmisji, do streamowania, do kolejnych transmisji, tworzenia kolejnych materiałów i relacji z życia klubu, z życia pierwszej drużyny, drugiej drużyny, akademii. Oprócz tego Galeria ŁKS Jackich Sław, niedługo kapitalne kolejne materiały, wywiady Bartka Króla, że sam nie mogę się doczekać, ale nie mogę tutaj uchylić rąbka tajemnicy. Bądźcie na bieżąco, subskrybujcie, lajkujcie, a na pewno nie będziecie zawiedzeni. Oprócz tego sklep ŁKS.pl, tam też wiele gadżetów, odzieży. Gorąco zachęcam do odwiedzania, a wszystkich rodziców mających pociechy zapraszam na stronę lkslots.pl. Tam na pewno szybciutko znajdziecie informacje, artykuły odnośnie ŁKS Schools, a także naboru do Akademii Łódzkiego Klubu Sportowego. Dajcie swoim dzieciom przeżyć kapitalną przygodę. Wychowanie przez sport to naprawdę słuszna droga. Nawet jeżeli nie będą piłkarzami, będą dobrymi ludźmi przygotowanymi do dorosłego życia, wyposażeni w odpowiednie cechy. ŁKS Schools, Akademia ŁKS Łódź. Więcej szczegółów na lkslots.pl. Gorąco zachęcam do odwiedzenia. Lorenz przenosi ciężar gry na prawą stronę. Tam Tadbir i od razu jak to u niego wysoka i duża dynamika. Teraz mała gra, jednak zabrakło odrobinę precyzji i trzeba gonić. Trzeba wracać, aby odebrać piłkę, bo solidna postawa zespołu Radomska i ciężko łodzianom tutaj przedostać się i stworzyć zagrożenie pod bramką Damiana Podleśnego. Kto sugeruje się tylko pozycją w tabeli drużyny RKS-u Radomską, to niestety jest w błędzie. No, cały sztab ŁKS-u, jak i tutaj przedstawiciele drużyny RKS-u Radomską mówią jednym głosem. No, zasługują na wyższe miejsce w tabeli. W kilku meczach naprawdę czuli się pokrzywdzeni, no ale taki jest sport, taka jest piłka. Nie zawsze będąc lepszym udaje się wygrywać, a więc muszą zbierać te punkciki. Nie wyobrażają sobie, aby w tym sezonie musieli poczuć gorycz porażki i spadku do czwartej ligi. Cel jest jeden, utrzymanie w trzeciej lidze i robią wszystko ku temu, aby w tej lidze pozostać. No kto wie, być może w przyszłym sezonie kolejna okazja do rozgrywania kolejnych spotkań przez te dwie drużyny. No, łodzianie oczywiście, autostrada do trzeciej ligi. Już tutaj chyba nikt nie wyobraża sobie, że można to wypuścić z rąk. Wysoka przewaga nad drużyną Warty Sieradz. Mimo dwóch remisów cały czas jest to spory kapitał, który no, na pewno nie będzie zaprzepaszczony. Faulowany Karlikowski na lewej stronie boiska i będziemy mieli stały fragment gry. Stały fragment gry, który jak wszyscy dobrze wiemy jest mocną stroną ŁKS-u. Wiele tutaj mamy rozwiązań na to. Sztab mocno pracuje na każdej jednostce treningowej. Sporo bramek udało się zdobyć właśnie po wykorzystaniu stałych fragmentów gry. Zobaczymy, które z rozwiązań zastosują łodzianie tym razem. Przy piłce Lorenz i Romanowicz. Jest Koprowski, jest Ślęzak, a więc ma kto tam uderzyć. Jest sprytny Sójka, który... poczekajmy, ależ kapitalna okazja przed łodzianami w sytuacji sam na sam. Znalazł się Raskiewicz, jeszcze okazja. Chyba pociągany był zawodnik ŁKS-u, ale gwizdek sędziego milczy. Wielka szkoda, kapitalna okazja Radaszkiewicza. No i pierwsza tak naprawdę
stuprocentowa okazja w tym meczu przed Łodzianami. Odważne wyjście Damiana Podleśnego. I tym razem w pojedynku Podleśny, Radaszkiewicz, górą ten pierwszy. Szkoda, można było otworzyć wynik tego spotkania, bo okazja ku temu była naprawdę wyborna. Lorenz w pojedynku powietrznym, nie, jednak sprytnie tutaj praca ciałem i nie musiał walczyć o piłkę w powietrzu. Aleksander Ślęzak niestety niedokładnie, jednak śpieszy się również młody zawodnik w środku pola Radomska i Koprowski. Ma naprawdę ułożoną tą lewą nogę, mocne, solidne pasy, rozrzucające kapitalnie w bieg pole karne, dostał świetną centrę i mógł tutaj otworzyć wynik tego spotkania. Dwie kapitalne okazje przed Łodzianami. Najpierw Maciej Radaszkiewicz nie pokonuje Podleśnego, a potem Koprowski uderza jednak w środek. Nie nadał kierunkowi po kapitalnym dośrodkowaniu z prawej strony. Oskar umie grać głową i teraz głowa schowana w dłonie. Żałuje na pewno tej sytuacji, ale już trzeba wyrzucić to z głowy i skoncentrować się na kolejnych okazjach. Dwie klarowne sytuacje, naprawdę tutaj mocny akcent ŁKS-u i groźne wizyty w polu karnym Radomszczan, ale tutaj Damian Podleśny tanio skóry nie sprzedaje i to na razie on górą wychodzi w pojedynkach z Łodzianami. Radomsko. Pretensje teraz od zawodnika z numerem 7, znanego łódzkim kibicom, bo tutaj Dominik Głowiński również grał w łódzkim klubie sportowym, gdy ten w rozgrywkach trzeciej ligi walczył o powrót na swoje miejsce na wyższe szczeble rozgrywek. Oprócz tego znany kibicom z Sokoła Aleksandrów, a kiedy ŁKS toczył bój z Finisz Parkietem Nowe Miasto Lubawskie, Dominik reprezentował barwy właśnie tej drużyny. Podleśny i Radosław Krupa, to oni tutaj początkują. Pojawia się Niedzielski w bocznej strefie boiska, ale nie znalazł nici porozumienia z Jakubem Pawłowskim, pełniącym rolę takiego defensywnego pomocnika, zawodnik z numerem 25, chłopak z rocznika 2002. Sześciu młodzieżowców w drużynie Radomska. Młoda, szeroka kadra, bardziej doświadczeni zawodnicy dziś pozostają w obwodzie trenera Roberta Schwarza. No, niewątpliwie Robert Schwarz będzie chciał skorzystać w dalszej części spotkania między innymi z takich zawodników jak Łukasz Bocian, Krystian Kolasa czy Piotr Basiuk, którzy tutaj stanowią o sile też drużyny z Radomska. Od bramki Aleksander Bobek, ale jest tam również Mieszko Lorenz, króciutko Bobek do Lorenza i to, do czego nas przyzwyczaili, chociaż teraz decyduje się posłać górną piłkę tu w pojedynku powietrznym Romanowicz. I teraz trzeba wracać, Głowiński rozpoczyna kolejny atak, ruleta w stylu Zinedina Zidana, ale wytrącone tempo tej akcji i Radosław Krupa od tyłu ponownie do prawej strony jest defensywny pomocnik, dośrodkowanie Lorenz głową, będziemy mieli rzut rożny dla Radomska. Od razu w pole karne wędrują środkowi obrońcy RKS-u, Kamil Augustyn z numerem 15, a także Radosław Krupa, numer 6. Dobre warunki fizyczne tych zawodników, a więc obrońcy ŁKS muszą się mieć na boczności. Lewa noga Dominika Głowińskiego, dobra piłka, ale piąstkowanie Bobka, jeszcze trzeba o to powalczyć, bo przy piłce Radomsko uderzenie wyblokowane, jest troszkę zamieszania. Karlikowski wybija w aut. Głośne podpowiedzi z ławki rezerwowych, aby zachowywać cały czas koncentrację. Koszula w koszulę, cały czas z ludźmi do końca, podpowiada trener Michał Zapart i ŁKS cały czas w defensywie na wysokości pola karnego. Prawy pomocnik Robert Dziółkowski, wychowany KKS, SMS.
Głowiński kontra Karlikowski, podwojone krycie, Romanowicz z Karlikowskim odzyskują piłkę, Romanowicz podeszwą, faulowany, duży spryt zawodnika, poczuł rękę na ramieniu, może troszeczkę Kuba dodał od siebie, ale o to chodzi, zażegnujemy niebezpieczeństwo i Łodzianie, kolejny atak, dużo miejsca na prawej stronie, rusza Gmosiński, który zamienił się stronami z Romanowiczem, Gmosiński minął dwóch zawodników, powstrzymywany nieprzepisowo i będzie rzut wolny. Wysokie tempo spotkania, fajne widowisko. Przypominam, że obiekty areny sportowe są już otwarte, a więc jeżeli stoicie w korku albo macie niedaleko, to gorąco zachęcamy. Minerska, ulica Minerska, obiekt treningowy Łódzkiego Klubu Sportowego. Spore grono kibiców spragnionych sportowej rywalizacji. No i będących ciekaw postawy drugiej drużyny Łódzkiego Klubu Sportowego z ekipą z wyższego szczebla rozgrywek. Jednak na ŁKS-iakach nie powinno robić to żadnego wrażenia, bo przecież w drabince pucharowej dwukrotnie ŁKS miał okazję mierzyć się z drużyną z wyższej ligi, czy to Sokół Aleksandrych, czy transmitowany mecz w ŁKS TV z Lechią Tomaszów Mazowiecki, wygrany 2-1 mecz w strugach deszczu. Doskonale pamiętamy kapitalne spotkanie, walkę ŁKS-iaków do końca, no i zasłużone zwycięstwo. Lechia koncentruje się na utrzymaniu w trzeciej lidze, a właśnie w sobotę dzisiejszy rywal ŁKS-u będzie mierzył się z Tomaszowianami. Okolice pola karnego, tam główkowy pojedynek, ta zbira, jednak nie było tutaj nic groźnego. Szkoda sytuacji Radaszkiewicza, a później główki Oskara Kopruskiego, ale też już nie ma co do tego wracać. Gramy dalej. Radomsko, jak Państwo widzicie, to są schematy nieprzypadkowe. To jest gra RKS-u. Radomsko-Niedzielski wpada w pole karne, od razu decyduje się na uderzenie, ale to nie mogło zaskoczyć dobrze ustawionego bramkarza ŁKS, Aleksandra Bobka. Aleksandra Bobka, który dziś między innymi rozgrzewany nie tylko przez trenera bramkarzy Michała Zaparta, ale również przez Huberta Dąbrowskiego, chłopaka trenującego w Akademii Łódzkiego Klubu Sportowego, rocznik 2009, i to taka nagroda za całokształt, za solidną postawę nie tylko na treningach, ale również za dobre wyniki w nauce. Dziś Hubert razem z trenerem bramkarzy mógł poczuć atmosferę poważnego seniorskiego spotkania, dotknąć piłki seniorskiej. Na pewno dla niego to cenne doświadczenie, fajna przygoda. Też miałem okazję zamienić z nim słówko przed meczem. Zadowolony, uśmiechnięty, zapytany, czy dobrze dogrzał. Aleksandra Bobka mówi spokojnie, jest gotowy, będzie wszystko dobrze, a więc pozostaje mu tylko wierzyć i trzymać kciuki, że konto młodego bramkarza ŁKS dziś zakończy się zerem. Wracający Karlikowski, zabrakło kilku centymetrów, aby odzyskać tą piłkę, i ponownie Głowiński. No, częste tutaj ataki drużyny z Radomska prawą stroną, gdzie od dobrych kilkunastu minut Dominik Głowiński do spółki z Konradem Niedzielskim próbują tutaj stwarzać groźne sytuacje. Kozująca piłka, powalczą o niej Łodzianie, szkoda, górą RKS Radomsko. I tym razem po drugiej stronie. Głowiński, numer 7, zerka, czy są koledzy w polu karnym. Dośrodkowanie, nie wychodził Bobek i piłka po koźle opuszcza pole gry. W ŁKS-ie za kartki pauzujący Mateusz Bąkowicz, brak tego zawodnika, rocznik 2001. Dobra forma. Kapitalna postawa między innymi w meczu na szczycie dobrych kilka tygodni temu, który również mieliśmy okazję transmitować dla Państwa za pośrednictwem kanału ŁKS TV. Kapitalna walka w środku pola. To jest to, co kibice lubią. Nie odpuszcza Artur Sujka i wślizgiem tutaj z odrobiną agresji odbiera piłkę. Ciężar gry już przeniesiony na prawą stronę. Tam Tasbir z wykorzystaniem Jakuba Pieli.
Koprowski dopieli, ten mocno naciskany przez rywala, zmuszony chyba do oddania piłki, ale przekroczone przepisy zawodników z Radomska. I będzie okazja budować kolejny atak. Koprowski długą piłką posyła w bój Romanowicza, jednak ten już wcześniej sygnalizował, że oślepiające słońce nie ułatwia mu łatwego opanowania piłki. Sójka w środku do Koprowskiego, ten szukał chyba ułożenia, aby już tutaj posłać petardę w kierunku bramki, a na to zdecydował się Karlikowski z takiego półwoleja, mimo że obrońca był przy nim. Lewa noga tym razem, piłka nie znalazła drogi do światła bramki drużyny gości. Radomsko-Głowiński, wyprzedza go Karlikowski i Łodzianie od razu wysoko, out. Z wysokości pola karnego drużyna z Radomska, Łodzianie wysoko podchodzą, a więc liczą na to, że odbiorą piłkę już na połowie przeciwnika i będzie na pewno bliżej do bramki. Koprowski głową powalczył, tam jeszcze Piela, piłka cały czas w powietrzu, kto ją pierwszy opanuje, jest Gmosiński do spółki ze Ślęzakiem. Olek Ślęzak, kapitan ŁKS-u, najlepszy strzelec drużyny, 17 bramek, teraz trochę szczęścia, może Romanowicz już wpada w pole karne, Romanowicz szukał Radaszkiewicza, ale ten mija się z piłką, to nie koniec zagrożenia, jeszcze Gmosiński w polu karnym, dośrodkowanie, piłka tam balansowała na linii, wracający Podleśny nie interweniował. Zabrakło odrobinę szczęścia, ale cały czas to jest 18-19 metr. Dużo spokoju. Artur Sójka. Dobra piłka i ponownie Romanowicz będzie posyłał w bój. Pyrszuk wchodzi w pojedynek. Wystawka jest Koprowski! Dlaczego to nie padło? Rikoszet! Sygnalizują Łodzianie, że po interwencji bramkarza piłka jeszcze uderzyła w rękę obrońcy. Ale doświadczony arbiter pozostaje niewzruszony, ŁKS od autu. Kolejna świetna okazja i Oskar Koprowski najpierw głową po kapitalnym dośrodkowaniu z prawej strony, a teraz miał piłkę kapitalnie naprawdę ułożoną. No i z tych trzech sytuacji, no jedna, panowie, no musi paść, musi. ŁKS powinien już być na prowadzeniu, bo to były tak dogodne sytuacje, że gdyby ŁKS był na prowadzeniu, no to ani kibice, ani sztab, ani zawodnicy Radomska nie mogli czuć by się poszkodowani. Niedzielski. Zmiana ciężaru gry, ale za plecy. I trzeba będzie tutaj już budować ten atak, mając prawie całą drużynę ŁKS-u za linią piłki. Głowiński. Karlikowski już wie, że ten zawodnik preferuje lewą nogę, a więc swoim ustawieniem próbuje szachować zawodnika. Próba zagrania Głowińskiego w pole karne niedokładna i kolejna kolejny raz Bobek łapie spokojnie, bezpiecznie piłkę. Tasbir, Lorenz, Karlikowski, Piela musi tutaj o to powalczyć, leży Piela, tam był kontakt z rywalem, ale według sędziego wszystko zgodnie z przepisami. Teraz poczekamy na powrót do gry Jakuba Pieli. Nieudane dośrodkowanie zawodnika z numerem drugim i rusza Gmosiński. Szybki, dynamiczny zawodnik, a więc powinien napędzać ten atak. Pokazuje się Koprowski. Jeszcze odbiła się od pięty wracającego zawodnika z Radomska i wydawało się, że atak, który przyniesie zagrożenie, tak naprawdę nic z tego nie ma. Teraz trzeba wracać, bo zmiana kierunku gry i to radomszczanie ruszają. Jedenastka, lewa noga uderza i dobra interwencja Aleksandra Bobka, ale Darek Gmosiński musi brać większą odpowiedzialność za swoje zagrania, bo tutaj idąc w takim kontrataku
Trzeba tutaj więcej precyzji w swoich zagraniach. Oskar Koprowski powinien być puszczony w bój w pole karne. Jeszcze wyblokowany Bobek, ale nie ma tutaj zagrożenia. Dobre tempo pierwszej połowy. Na pochwały zasługują obydwie drużyny, no ale oczywiście klarowniejsze, no wręcz można powiedzieć stuprocentowe sytuacje stworzyli sobie łodzianie i dużo szczęścia drużyny gości, że w dalszym ciągu utrzymuje się wynik bezbramkowy. Głowiński, sztuczka techniczna, przekłada sobie piłkę do lewej. Twarda walka w środku Oskara Koprowskiego. Jeszcze piłka otarła się o nogi rywala, a więc łodzianie od rzutu z auto. No zobaczymy, być może jeszcze uda się stworzyć jakąś sytuację i tym razem skierować piłkę do siatki. Dwa razy Koprowski, raz Radaszkiewicz. Oto trzy najlepsze okazje z pierwszej części gry, jakie mieliśmy okazję obserwować w dobrym spotkaniu o wysokim tempie pomiędzy trzecioligowcami z Radomska i jeszcze czwartoligowcami z drugiej drużyny Łódzkiego Klubu Sportowego w ramach rozgrywek półfinału Wojewódzkiego Pucharu Polski. Mecz, na który czekało większość zawodników ŁKS-u do tej pory, mecze czwartoligowe, a teraz jednak mecz półfinałowy. Większy bagaż emocjonalny, ale jak widzicie, drodzy kibice, ŁKS-iacy doskonale sobie z tym radzą. Jednak trzeba jeszcze mocno pracować, aby wynik spotkania premiował ich do wielkiego finału wojewódzkich rozgrywek Pucharu Polski. Sójka w środku, mija zawodnika i już próbował prostopadłym podaniem wypuścić w bój napastnika ŁKS Radaszkiewicza. Jeszcze Sójka spychany do narożnika, cały czas podpowiedzi Pawła Drechslera, pełniącego pod nieobecność Marcina Matysiaka funkcję pierwszego trenera. Trenera oczywiście pozdrawiamy. Nie wiemy, jaki jest tam harmonogram szkoleń UEFA Elite, ale mamy nadzieję, że gdzieś tam kątem oka na szkoleniu nas zerka. Jeżeli tak, to serdecznie pozdrowienia, trenerze. Wszystko jest dobrze. ŁKS cały czas w ataku. Koprowski z Tasbirem na prawej stronie. Ponownie rzut z autu. Gmosiński kontra Ziółkowski. Ziółkowski, również wychowanek AKS SMS. Tasbir próbował dośrodkowywać. Niestety nieudanie i od bramki Damian Podleśny. Damian Podleśny, który no tutaj w pierwszej części spotkania wyrasta na bohatera i człowieka, który utrzymuje Radomsko cały czas w grze. Kapitalna interwencja w sytuacjach Macieja Radaszkiewicza, a potem dwukrotnie Oskar Koprowski nie potrafił znaleźć sposobu, aby pokonać bramkarza drużyny gości. Koprowski w walce powietrznej przyzwyczaił do tego, że wygrywa takie pojedynki. Nie inaczej było teraz. Radaszkiewicz sam na sam. Radaszkiewicz! Tym razem skutecznie ŁKS na prowadzeniu 1-0. Maciej Radaszkiewicz, numer 9. Tym razem zimna krew, wyrachowanie, duży spokój. Przepuszcza piłkę obok Damiana Podleśnego i ten zmuszony, aby po raz pierwszy wyciągnąć piłkę z siatki. Zasłużone prowadzenie Łódzkiego Klubu Sportowego. Po trzech kapitalnych okazjach stwarzają sobie czwartą, a Radaszkiewicz tym razem się nie myli. ŁKS w meczu półfinałowym Wojewódzkiego Pucharu Polski prowadzi z RKS-em Radomsko 1-0. Gramy swoje, pokrzykuje Olek Ślęzak, swoja robota. Cały czas trzeba zachować koncentrację.
No a drużyna RKS-u Radomsko, zobaczymy, czy za chwilę rzuci się jeszcze do szturmowego ataku, aby w ostatnich minutach pierwszej części gry jeszcze tutaj spróbować, aby nie schodzić do szatni z niezadowalającym ich wynikiem. Kapitalna męska walka Mieszko Lorenza. Duża dojrzałość tego zawodnika i pewny odbiór. Teraz kiks zawodnika z numerem 6 Radosława Krupy. Piłka tutaj dotknęła ewidentnie jego ręki, ale gwizdek arbitra milczy. Wysoki pressing ŁKS-u, walka Darka Gmosińskiego. Przekracza przepisy, ale zbiera pochwały od trenera Drexlera. Atak Radomska zatrzymany, można wrócić, można odbudować pozycję i z powrotem tutaj starać się walczyć o odzyskanie piłki. Jakub Pawłowski, numer 25, w środeczku przed chwilą z wykorzystaniem stoperów. Podleśny i Krupa. Krupa do Jarzębskiego, ale cały czas Łodzianie wysoko. Dwie minuty doliczone do pierwszej części gry. Goście z autu, ale cały czas to jest własna połowa. Jakub Pawłowski i Marek Dąbrowski. Teraz troszkę więcej miejsca, a tam Rafał Babul, najskuteczniejszy zawodnik Radomska, 10 goli w lidze. Mija Radaszkiewicza, ale jest korzyść, pokazuje sędzia, próba uderzenia przez Sebastiana Miśkowca. Cały czas Rafał Babul, chociaż już teraz podnosi się, zawodnik dysponujący dobrymi warunkami fizycznymi, z niezłą techniką. Potrafi również grać głową, ale no, w tym spotkaniu na razie pokazał nam się raz, uderzając tutaj blisko lewego słupka, ale na posterunku Aleksander Bobek. Zobaczymy, czy Rafał Babul, najskuteczniejszy zawodnik drużyny gości, wpisze się dzisiaj do protokołu meczowego. W doliczonym czasie gry goście z szansą na wyrównanie. Dominik Głowiński ustawia piłkę, a więc będzie bezpośrednio bita piłka w pole karne. Lewą nogą nabiegają dynamicznie Radomszczanie. Tam Karlikowski z Babulem, walka o górną piłkę. Piłka jednak przeciągnięta ciut za daleko przez zawodnika z numerem 7. I Łodzianie od autu, ale cały czas musi zespół ŁKS-u wykazywać maksymalną koncentrację, bo Radomsko wysoko podchodzi, próbując jeszcze tutaj zmienić wynik podczas pierwszych 45 minut. Sędzia już trzyma gwizdek w ustach, gwizdze po raz ostatni, a więc za nami pierwsza połowa spotkania, półfinałowego spotkania Wojewódzkiego Pucharu Polski pomiędzy drugą drużyną Łódzkiego Klubu Sportowego i zawodnikami RKS Radomsko. Zasłużone prowadzenie 1-0 po bramce Macieja Radeszkiewicza, napastnika ŁKS, który w sytuacji sam na sam strzela bramkę. Dobra postawa i jednej, i drugiej drużyny, jednak więcej zagrożenia w polu karnym stwarzają Łodzianie. Wcześniej Radaszkiewicz nie wykorzystuje kapitalnej okazji, potem dwukrotnie Koprowski. Sporo emocji, dobre tempo gry, także drodzy kibice, mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani. Piłkarska środa trwa, słyszymy się za kilkanaście minut z ośrodka przy ulicy Minerskiej. Dziękujemy za pierwszą połowę i do usłyszenia za chwilę.
walczymy! Sto lat temu łodzianie mieli marzenie. Nie przestaniemy go realizować. Ponad 100 medali Mistrzostw Polski to nie przypadek. Zdobywaliśmy je pod koszem. Zdobywaliśmy je pod siatką. Zdobywaliśmy na boisku. Reprezentowaliśmy miasto i kraj na najważniejszych sportowych arenach świata. I nigdy się nie poddaliśmy. Tutaj każdy wie, że przyjaciel ŁKS-u znaczy tyle, ile przyjaciel Łodzi. Wiedzą, pracą, radością, pokorą, chcemy jeszcze więcej, więc nie przestaniemy marzyć. I nie zatrzymamy się. Jesteśmy przecież reprezentacją Łodzi.
Witamy ponownie. 26 dzień maja, dzień matki. Ośrodek treningowy Łódzkiego Klubu Sportowego w Łodzi przy ulicy Minerskiej. Po 45 minutach Łódzki Klub Sportowy, druga drużyna ŁKS-u na prowadzeniu 1-0 w spotkaniu z RKS-em Radomsko w ramach rozgrywek półfinału Wojewódzkiego Pucharu Polski. Kilkanaście sekund temu sędzia Paweł Pskit, doświadczony arbiter z przeszłością w Ekstraklasie w pierwszej lidze, daje znak do rozpoczęcia drugiej części spotkania. 44 minuta. Maciej Radaszkiewicz wyprowadza Łodzian na zasłużone prowadzenie. Wcześniej wyrównany, dynamiczny i toczony w szybkim tempie pojedynek, ale to Łodzianie stwarzali większe zagrożenie. Przypomnijmy, trzy groźne sytuacje, można powiedzieć stuprocentowe. Najpierw Maciej Radaszkiewicz, później głową Koprowski prosto w Damiana Podleśnego, a potem ponownie Oskar Koprowski przegrał pojedynek z bramkarzem RKS Radomsko. Jednak nie zaprzestali ataków Łodzianie i kolejny atak zakończył się powodzeniem, a więc to Łodzianie zeszli z pierwszej połowy na jednobramkowym prowadzeniu, a teraz ruszają z kolejnym atakiem, aby podwyższyć prowadzenie. Jakub Piela głową do Romanowicza, uprzedzony przez obrońcę, ale ucierpiał w tej sytuacji. Według arbitra nie było tam żadnego przewinienia i postawa fair play zawodników Radomska wybija to na aut. Bez zmian w obu drużynach. Drużyna RKS-u Radomsko nie skorzystała z możliwości zejścia do szatni. Zostali tutaj pod naszym stanowiskiem, a więc mogliśmy troszkę podsłuchać reprymendy i podpowiedzi na drugą połowę w wykonaniu trenera Roberta Schwarza. Sponsorem transmisji jest osiedle mieszkaniowe Port Jastarnia, znajdujące się w spokojnej i zielonej dzielnicy domów jednorodzinnych w pobliżu ulicy Pabianickiej i Jana Pawła II pod adresem Jastarnia 30. Gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej portjastarnia.pl, a także kontakt pod numerem telefonu 500 288 667. Szeroki wybór komfortowych i przestronnych apartamentów w fantastycznej okolicy. Jeszcze raz gorąco witamy wszystkich widzów na naszej kolejnej transmisji live na kanale ŁKS TV w serwisie YouTube. Mamy nadzieję, że dzielicie się linkiem, namawiacie znajomych. Kapitalne rozwiązanie, aby rozpocząć piłkarską środę od spotkania dwóch zaangażowanych, ambitnych drużyn, które właśnie kilka minut temu rozpoczęły drugą połowę spotkania. Radomszczanie. Tym razem długą piłką próbują przenieść ciężar gry. Tam Tasbir wygrywa pojedynek powietrzny. Jeszcze był Romanowicz, ale Radomsko odbiera piłkę. Głośno jest tutaj przy ławkach rezerwowych. Żyją tym meczem sztaby trenerskie, niedokładnie Radosław Krupa i ŁKS z szansą ataku. Piela do Gmosińskiego, już tam na obieg, na pełnym gazie rusza Karlikowski i dostaje piłkę od Gmosińskiego, jednak tam jeszcze wyłuskali ją obrońcy, ale duża dynamika tej akcji. Niedzielski rusza sam na sam, ale wcześniej podniesiona chorągiewka i nie będzie miał okazji stanąć woko w oko z dobrze dysponowanym dzisiaj prezentującym skuteczne interwencje Aleksandrem Bobkiem. Dobra postawa Radomska w grze tutaj w polu, ale brakuje konkretów w sytuacjach podbramkowych. No tak naprawdę jeden strzał Rafała Babula, wcześniejsze jakieś próby zdobycia bramki to pewne interwencje Aleksandra Bobka, oprócz tego jakieś tam dośrodkowania Dominika Głowińskiego, no ale brakuje naprawdę takiej wypracowanej, konkretnej jednej sytuacji, w której mogliby powiedzieć Radomszczanie, że to był ten moment, to była ta akcja, w której powinni dopisać sobie do dorobku bramkowego pierwszą bramkę. Cieszymy się, że obostrzenia
zdejmowane są na tyle, że kibice mogli wrócić na trybuny. Jest tutaj spore grono miłośników piłki i sympatyków Łódzkiego Klubu Sportowego. Spotkanie obserwuje również cały sztab szkoleniowy pierwszej drużyny na czele z Ireneuszem Amrotem. Obecny jest również prezes Tomasz Salski, przedstawiciele zarządu, a także pracownicy klubu. Wszystkich oczywiście serdecznie pozdrawiamy, a kibiców zachęcamy do życia z ŁKS-em w internecie, social media, Facebook, Twitter, Instagram, ŁKS TV, w serwisie YouTube, kapitalna praca całego działu marketingu. Dorzucajcie pieniążków na cel w aplikacji Fortuna pierwszej ligi. Jak widzicie, te pieniądze nie idą na marne. Zakupiony będzie za to sprzęt, który pozwoli realizować kolejne materiały z życia klubu, a także przeprowadzać kolejne transmisje live specjalnie dla Państwa. Obiekt przy ulicy Minerskiej jest otwarty, a więc spóźnialskich czy osoby, które nie wiedziały o tym, gorąco zachęcamy. Na pewno to nie koniec piłkarskich emocji na dzisiaj. Jeżeli jesteście w pobliżu, śmiało przyjeżdżajcie i dopingujcie tutaj na żywo Łódzki Klub Sportowy. Wiele cech wspólnych między obiema drużynami. Wielu zawodników przywdziewało barwy zarówno ŁKS-u, jak i RKS-u Radomsko. No, najświeższy przykład to kapitan drugiej drużyny Łodzian, Aleksander Ślęzak, który rozegrał 18 spotkań w sezonie poprzedzającym jego przyjście do ŁKS-u. A oprócz tego w latach wcześniejszych, w sezonie 2000-2001, kiedy to radomszczanie byli na swoim szczycie, będący na najwyższym szczeblu rozgrywek, tacy zawodnicy jak Igor Sypniewski, Zdzisław Leszczyński, Bogusław Wyparło, Jules Simar, Rafał Dopierała przywdziewali barwę ŁKS-u, są oni wszyscy doskonale znani. Poczekajmy, bo Niedzielski wpada po lekarne. Jeszcze próbował interweniować Mieszko Lorenz, ale dobrze ustawiony Aleksander Bobek, no ale pierwsza taka groźna wizyta gości w polu karnym ŁKS-u podczas drugiej połowy. No, kibice Radomska na pewno z sentymentem wspominają ten jeden historyczny sezon, kiedy to byli na najwyższym szczeblu rozgrywek. Poczekajmy, Głowiński z rzutu rożnego, dobre piąskowanie Bobka. Walka Sójki, blisko był przejęcia centralnie na środkowej linii boiska. Radomszczanie budują spokojnie atak pozycyjny. Pole karne, tam dobra praca w defensywie Piotra Tazbira, pomaga mu Romanowicz, ale jeszcze goście utrzymują się przy piłce. Próba dośrodkowania wyblokowana. Tym razem spróbowali dośrodkować już z linii obrony stoperzy. Aleksander Ślęzak, to on próbuje rozpocząć atak tutaj. Mocna praca Maćka Radaszkiewicza. Udało się pokonać i nieprzepisowo Kamil Augustyn, środkowy obrońca RKS-u Radomsko, powala na zieloną murawę nieprzepisowo Macieja Radaszkiewicza i ukarany za to przewinienie żółtą kartką zawodnik z numerem 15, Kamil Augustyn. Ale wielkie brawa dla Maćka Radaszkiewicza, dobra zastawka i odważny tutaj próba pociągnięcia tej akcji prawą stroną boiska. Strzelec bramki, napastnik pozyskany z Lechii Tomaszów. Stały fragment gry. Ponownie Lorenz i Romanowicz przy piłce. Tym razem Lorenz, dobre! Dobra piłka. Tam Piela jeszcze próbował głową skierować piłkę do bramki, ale tym razem Damian Podleśny nie był zmuszony do interwencji. Damian Podleśny trzykrotnie ratował swoją drużynę, zachowując zero na swoim koncie, no ale kiedy w 44 minucie stanął oko w oko w Radaszkiewiczem, pokonany po raz pierwszy. Twarda walka Lorenza. Z kapitanem Radomska Konradem Niedzielskim. Tazbir od rzutu z autu. Z wykorzystaniem tyłów, tam Aleksander Ślęzak i Mieszko Lorenz.
para stoperów łódzkiego klubu sportowego już tam szuka dogodnej pozycji. Oskar Koprowski, właśnie on teraz przy piłce, a więc już Romanowicz musi być czujny, bo być może będzie posłana długa piłka. Posłana, ale tym razem do Sójki, którego ubiega bramkarz radomska Damian Podleśny. Miał okazję zagrać na najwyższym szczeblu rozgrywek w sezonie 2016-2017 w barwach Lechii Gdańsk. To był ten właśnie jego szczyt, kiedy był najwyżej w swojej karierze piłkarskiej, Damian Podleśny. Bez zmian w obu drużynach, ale tutaj kątem oka rzucam na ławkę rezerwową radomska. Tutaj dwóch zawodników gotowych do wejścia. Rozbiera się również trzeci. Być może trener Schwarz zdecyduje się od razu na potrójną zmianę. O, niewątpliwie musi dać impuls drużynie, musi coś zmienić drużyna radomska, jeżeli chce tutaj wrócić do gry i powalczyć o awans do finału wojewódzkiego Pucharu Polski. Na razie jedną nogą w finale ŁKS, ale jeszcze naprawdę sporo minut, wszystko jeszcze w tym meczu może się wydarzyć. Rafał Babul nieskutecznie wysoko nad bramką, Aleksander Bobek niezmuszony do interwencji. Już szybko wznawia grę, kiedy drużyna RKS-u jeszcze nie zdążyła wrócić do szyków obronnych. O, mamy przy linii bocznej nawet czterech zawodników, także nie doceniłem rozmachu trenera Roberta Schwarza. Nie potrójna, a poczwórna zmiana. I postaramy się tutaj zrelacjonować dla Państwa, jak te zmiany będą wyglądały. Mamy na pewno zawodnika z numerem 27, Wiktora Śmigielskiego. Jest numer 23, Krystian Kolasa. Numer 10, Mateusz Szela. I numer 14, Piotr Basiuk. Oto czwórka zawodników, która za chwilę pojawi się na placu gry. Sprawnie przeprowadzona poczwórna zmiana. Zawodnicy, którzy weszli, mieli Państwo okazję słyszeć. Za chwilę postaramy się zlokalizować, kto boisko opuścił. Na pewno boisko opuścił Konrad Niedzielski z numerem 9. W jego miejscu Mateusz Szela, numer 10. Zdobywca 5 goli w rozgrywkach trzeciej ligi. Jest również na boisku strzelec 10 goli, Rafał Babul, a więc wszystko stawia na jedną kartę. Trener Robert Schwarz, poczwórna zmiana. Chce odwrócić losy tego pojedynku. I gramy dalej. Artur Sójka jest na prawej stronie, Romanowicz. Piłka skierowana do niego. Ten lewą nogą mocno przez środek do Oskara Koprowskiego. I czy ten zdecyduje się na uderzenie? Nie. Jeszcze poszukał pieli. Gdyby ten przyjął lepiej, byłby sam na sam, ale i tak nic tej akcji by nie było, bo chorągiewka sędziego asystenta powędrowała do góry. Pozycja spalona. Damian Podleśny wygania kolegów, będzie posyłał daleką piłkę w miejsce Niedzielskiego. Na szpicy pojawia się Rafał Babul. Tuż pod nim jest Mateusz Szela. Dalej na lewym skrzydle mamy Sebastiana Miśkowca. Zobaczymy, co radomszczanie zmienią, aby tutaj odwrócić losy tego pojedynku. Romanowicz faulowany. O, na pewno tutaj będziemy zwracać uwagę również na Krystiana Kolasę, zawodnika z numerem 23. Zawodnik może niewysoki, ale na pewno bardzo szybki. Jak tutaj miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami sztabu szkoleniowego Radomska, dysponujący dużą odwagą, wchodzący często w podejmujący driblingi, także być może to on będzie tutaj tajną bronią trenera Roberta Schwarza na
na drugą połowę tego spotkania. Wracający Karlikowski lewą nogą będzie posyłał daleką piłkę. Ta wędruje na aucie i to Radomsko w ataku. Radomszczanie, jest tam Babul, ale jeszcze kręci. Prawy pomocnik, wyblokowana ta próba do grania piłki wzdłuż pola karnego i w narożniku już Mateusz Szela z numerem 10. Śpieszą się Radomszczanie, jeszcze sporo minut, ale już widać, że nie są zadowoleni z wyniku. Dobre dośrodkowanie tam, w dobrej sytuacji znalazł się Radosław Krupa, ale jakby zaskoczony tym, że tak wyborna okazja trafiła się właśnie jemu. No i ciężko nazwać to uderzenie próbą strzału. Gmosiński, lewoskrzydłowy Łodzian, rusza już w bój, do niego od razu doskakuje dwóch zawodników. Jednak spryt, oj, myślałem, że będzie rzut rożny, że tam jeszcze wykorzystał odbicie o nogi rywala, ale odprowadzają go obrońcy górą w tym pojedynku oni i Radomsko od bramki. Tym razem krótko, a Łodzianie już rzucają się wysoko do ataku. Lorenz z dużym spokojem, klatką piersiową do Koprowskiego. Ten również musi wykazać się tutaj opanowaniem, naciskany przez dwóch rywali, nie traci piłki i to Łodzianie od rzutu z autu. Drodzy kibice, zapraszamy znajomych, zapraszamy kolegów, koleżanki, rodzinę, przesyłamy link dalej, aby tutaj frekwencja naszej transmisji była jak najwyższa. Sporo kibiców jest tutaj na obiekcie, obserwując losy tego pojedynku. Ślęzak z Romanowiczem, mała gra i skutecznie wychodzą. Szuka Romanowicz Radaszkiewicza długim podaniem. No, przeniesienie ciężaru gry na połowę przeciwnika i teraz można spokojnie budować kolejny atak. Wpłacamy pieniążki, drodzy kibice, w aplikacji Fortuna Pierwszej Ligi. Celem zakup wysokiej jakości sprzętu. Faulowany Oskar Koprowski i będzie stały fragment gry dla Łodzian. Sporo wyborów, szeroki arsenał i wiele pomysłów na rozegranie stałych fragmentów gry. Spora liczba bramek zdobytych w rozgrywkach ligowych właśnie po tym elemencie piłkarskiego rzemiosła. W tym spotkaniu, gdy jest stały fragment gry, przy piłce jest Lorenz z Romanowiczem. No inaczej jest teraz, tym razem Romanowicz jeszcze walczy o piłkę. Lorenz i Radomsko rusza z kolejnym atakiem, chociaż piłka cały czas w powietrzu, zabrakło opanowania i z tego kontrataku tym razem nici. Kolejny raz próba ataku zawodników w żółtych koszulkach. Kolasa z Ziółkowskim z prawej strony boiska, jest dośrodkowanie. Interweniuje Sójka do spółki z Romanowiczem. Nie panikują, nie wybijają, szanują piłkę i dzięki temu jest okazja zawiązać kolejny kontratak. Gmosiński z wykorzystaniem Ślęzaka w środku. Tu trzeba odpowiedzialnie jeszcze powalczyć bark w bark. Nikt się nie poddaje. Olek Ślęzak puszcza w burta zbira, ale tu aż trzech zawodników i Piotrek tutaj zbiega do środka. Radaszkiewicz na pozycji spalonej. Mateusz Szela, numer 10, rozpoczyna kolejny atak, puszcza w bój też świeżo wprowadzonego Wiktora Śmigielskiego. Interwencja Oskara Koprowskiego w swoim stylu, twarda, męska walka, przewinienie, ale nic sobie z tego Łodzianie nie robią, już ustawieni w defensywie. A Radomsko za chwilę przed szansą na zmianę wyniku. Szela posyła piłkę, ubieg Bobka, Koprowski wybijając go tuż przed piąstkowaniem i
Tasbir. Jest Romanowicz. Odskoczyła troszeczkę piłka, ale nie na tyle, żeby piłkę stracić. Fajnie podeszwą w stylu takiego futsalowca Tasbir. Mija jaktyczki kolejnych rywali. Dobra dynamika zawodnika z numerem drugim. Oddaje piłkę do boku. Wielka szkoda. Kapitalną pracę wykonał Piotr Tasbir, a w najważniejszym momencie zagrał niedokładnie. Faulowany zawodnik Radomska i kolejny stały fragment gry. Kapitalne warunki do meczu piłkarskiego, idealna temperatura, bezwiecznie, całe szczęście chmury, które zbierały się tutaj nad ulicą Minerską, ominęły nas, a więc transmisja pod strony technicznej jest niezagrożona, a i myślę, że dla kibiców i dla piłkarzy takie warunki to naprawdę optymalne rozwiązanie. Cały czas w ataku radomszczanie, którzy w drugiej połowie coraz częściej goszczą w okolicach pola karnego Łodzian. Teraz szansa na kontratak. Gmosiński, on potrafi dryblować. To powinna być żółta kartka i Paweł Pskit już wyjmuje tak zwany herbatniczek, częstując nim Mateusza Szele z numerem 10, który nieprzepisowo zatrzymywał rozpędzonego Darka Gmosińskiego. 20 minut drugiej połowy za nami. Cały czas Łodzianie jedną nogą w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski. Po bramce z 44 minuty napastnika Łodzian z numerem 9 Macieja Radaszkiewicza. Tasbir. Romanowicz. Przekłada piłkę do lewej z wykorzystaniem Sójki. Sójka w środku, podcinka, tam nabiegał i Karlikowski, i Radaszkiewicz, ale wyjście Podleśnego tym razem skuteczne. Tasbir Romanowicz, prawa strona boiska, Romanowicz, nie udało się tutaj wywalczyć pozycji w pojedynku z Wiktorem Śmigielskim. Brawo, Olek Ślęzak, nie puścił piłki w kozioł. Aleksander Bobek, spokojnie, zobaczymy, jak potoczy się dalej ta akcja, walka powietrzna Romanowicza, udało się ją przebić do tyłu, ale zabrakło pójścia za akcją któregoś z dwójki Piela Radaszkiewicz. Gramy dalej, Radomsko, wysokie tempo tego spotkania. Jest Rafał Babul, numer 11. Teraz wysoką piłką próbował posłać w bój na lewej stronie Wiktora Śmigielskiego. Środkowy pomocnik Radomszczan. Ale piłka wędruje na aucie. Zmiana w drużynie Łodzian. Na boisku za chwilę pojawi się zawodnik z numerem 10, Mikołaj Lipień. A boisko opuszcza Jakub Piela, numer 7. Trener Drexler, dziękuję za ambitną i waleczną postawę Jakubowi Pieli, ten już na ławce rezerwowych, a do boju rusza Mikołaj Lipień. Strzelec bramki w meczu pucharowym z Lechią Tomaszów, który mimo otrzymania potężnego ciosu w klatką piersiową kontynuował akcję, zakończył akcję bramką i dopiero wtedy padł na ziemię po tym naprawdę brutalnym uderzeniu, ale to jest właśnie godna pochwały postawa. Walka do końca, tego oczekuje się po ludziach przywdziewających koszulkę z przeplatanką na piersi. Ślęzak, piłka odskoczyła, ale jeszcze zdołał ją dziubnąć, trzeba ją jak najszybciej opanować. Aleksander Ślęzak, były zawodnik RKS-u Radomsko, a teraz ważna postać ŁKS-u, kapitan, strzelec 17 bramek, naprawdę bardzo ważne ogniwo. Podleśny interweniuje głową za polem karnym. Stawa, stawa.
sylwetkę Olka Ślęzaka omawialiśmy już podczas wcześniejszych transmisji, ale myślę, że historia jest na tyle ciekawa, że warto ją wspomnieć jeszcze raz. Podczas odbudowy łódzkiego klubu sportowego, kiedy to od czwartej ligi ŁKS wracał na swoje miejsce, Olek Ślęzak był również wtedy w drużynie Wojciecha Robaszka. Potem występy w trzecioligowym ŁKS-ie, następnie Sokół Aleksandrów, RKS Radomsko i powrót do Łodzi, do ŁKS-u, do drugiej drużyny, ale jak sam zapewniał w wywiadzie z ŁKS Łódź, ma marzenia, ma swoje cele, wierzy w siebie, w swoje umiejętności i nie przestaje wierzyć, że kiedyś jeszcze przyjdzie zagrać mu na szczeblu centralnym. Właśnie on głową wybija piłkę z pola karnego, a klatka wypięta do przodu i długie susy to oczywiście Dariusz Gmosiński. Mija Kolasę i przed nim już kolejny rywal. Interweniuje wślizgiem. Skutecznie, ale to łodzianie cały czas w posiadaniu piłki. Duży bodziec Miki, pokrzykiwał trener Drexler przed wejściem Mikołaja Lipienia, a więc zobaczymy, jak spisze się wprowadzony jako pierwszy z ławki rezerwowych zawodnik ŁKS-u z numerem 10. Ślęzak, Romanowicz z pierwszej piłki wymieniają piłkę, jest Tasbir. Nie spieszą się teraz, szanują z wykorzystaniem Mieszka Lorenza. Ten jeszcze raz do prawej strony, a tu Sójka. Świetne zagranie, coraz więcej luzu, coraz więcej swobody mają ŁKS-iacy. Lipień, taka trochę niewygodna piłka, ale jeszcze zdołał ją dziubnąć. Koprowski kapitalnie, Romanowicz do Gmośnickiego. Ten w sytuacji strzeleckiej przenosi piłkę nad bramką, ale brawo zespół, brawa drużyna. Wymienili kilka podań na połowie przeciwnika. Świetna piłka Romanowicza i Gmosiński w sytuacji strzeleckiej, tym razem nieskutecznie. Kolejna sytuacja ŁKS-u, która mogła zakończyć się bramką i podwyższeniem wyniku na 2-0, ale niewątpliwie łodzianie będą jeszcze mocno i coraz ciężej pracować, aby wynik spotkania podwyższyć. Ostatniego słowa na pewno nie powiedzieli też radomszczanie i wierzymy w to, że to nie koniec. To nie koniec emocji. Wynik jest na styku. Radomsko jest zdeterminowane. Ma na placu czterech świeżych zawodników. Zawodników, którzy od początku nie wyszli, ale stanowią ważne ogniwo swojej drużyny. Duże nerwy teraz zawodników z Radomska. Nie wiem, czy mieliście okazję Państwo słyszeć. Teraz niezły rajd prawą stroną boiska i w ostatniej chwili Aleksander Ślęzak wybija piłkę z pola karnego łodzian. Muszą zachować czujność, muszą zachować skupienie, bo na pewno Radomsko nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa i będzie próbować tutaj atakować bramkę strzeżoną przez Aleksandra Bobka. Trener Radomszczan Robert Schwarz, zobaczymy, czy po tej zmianie czterech zawodników na raz jeszcze ma coś w swoim arsenale, czy jeszcze kogoś pośle do boju. Tam cały czas dwóch zawodników w mocnej rozgrzewce. Sylwetki Roberta Schwarza kibicom ŁKS przedstawiać nie trzeba. W grudniu 2015 obejmuje pierwszą drużynę ŁKS-u, kiedy ta walczy w rozgrywkach trzecioligowych. Cztery zwycięstwa, trzy remisy, jedna porażka. Oto dorobek trenera Schwarza w łódzkim klubie sportowym. To sezon, w którym awans do trzeciej ligi uzyskała Polonia Warszawa. ŁKS kończy ten sezon na szóstym miejscu. Wtedy rozgrywki trzecioligowe. Lipień wpada w pole karne, wychodzi Podleśny i skutecznie interweniuje. Robert Schwarz, oprócz tego kibicom ŁKS dał się poznać jako asystent trenera Zajączkowskiego. Kiedy ŁKS w rozgrywkach pierwszoligowych nie dokańcza sezonu, musi dotknąć piłkarskiego dna. Poczekajmy, bo Lipień w polu karnym. Kontynuując. Znika na sekundę z piłkarskiej mapy Polski, po czym odbudowuje swoją pozycję, rozpoczynając rozgrywki od czwartej Ligi Łódzkiej. Ten sezon, w którym wielu zawodników SMS-u przywdziewało barwę ŁKS-u, trener Zajączkowski, wtedy Robert Schwarz również był w sztabie szkoleniowym łódzkiego klubu sportowego.
Ostatnio pracował we Włocławku, gdzie zrobił awans z drużyną lidera Włocławek z okręgówki do czwartej ligi, a w walce o trzecią ligę musieli uznać wyższość Pomorzanina, Toruń, jednak tam sytuacja covidowa również nie pomagała w powalczeniu do końca w warunkach sportowej rywalizacji. Po przygodzie z liderem Włocławek trener Szwarc obejmuje RKS Radomsko. Postawiony cel utrzymania zespołu. Ciekawostką może być to, że drużyna z Radomska trenuje na obiektach Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łodzi przy ulicy Milionowej. No i niewątpliwie kibice z Radomska czekają na lepsze czasy, czekają na dni chwały, jakie przeżywali w sezonach 99-2000, 2002-2003, kiedy to byli dwukrotnym półfinalistą Pucharu Polski. Niebezpiecznie przez chwilę, bo piłka zagrywana przez Lorenza, wyblokowana, ale na posterunku jeszcze Bobek. Karlikowski zapędził się aż do walki ze stoperami w pojedynku powietrznym. Drużyna Radomska zawsze w meczach domowych może liczyć na mocne wsparcie kibiców, głód piłki w Radomsku, piłki na coraz wyższym poziomie, także nie dziwota, że wszyscy tam oczekują powrotu minimum na trzeci szczebel rozgrywek, czyli obecnie do drugiej ligi, a w sferze marzeń na pewno pozostaje ponownie zagoszczenie na zapleczu Ekstraklasy, a być może kiedyś w samej Ekstraklasie. No, dokonał tego Tadeusz Dąbrowski, popularny TED w środowisku piłkarskim, menadżer Jacka Krzynówka. Poczekajmy, bo strzał z dystansu RKS-u Radomsko, ale wysoko i niedokładnie. Tadeusz Dąbrowski, bardzo barwna postać w środowisku piłkarskim, obejmując stery czwartoligowego RKS-u Radomsko, doprowadza go na sam szczyt do pierwszej ligi. Jednak, tak jak mówiliśmy w pierwszej połowie, słodko-gorzki sezon. Z jednej strony świetne widowiska z wysoką frekwencją, po 6 tysięcy, 6,5 tysiąca osób na stadionie w Radomsku w sezonie 2001-2002. Kibice z Radomska z utęsknieniem wspominają tamte spotkania, czy to z warszawską Legią, czy z krakowską Wisłą, kiedy to były rekordy frekwencji na obiekcie w Radomsku. Ale nie osłabł fanatyzm ani sympatia lokalnej społeczności do zawodników w żółtych koszulkach. Jako ciekawostka, 700 karnetów przed rozpoczęciem tego sezonu sprzedanych w kasach klubowych, a więc bardzo dobry wynik jak na ten poziom rozgrywek. Na meczu decydującym o awansie do trzeciej ligi na stadionie pojawiło się aż 2300 kibiców, co również uważam za bardzo dobry wynik. Także kibicom z Radomska pozdrawiamy Was, jeżeli oglądacie naszą transmisję. Życzymy wszystkiego dobrego. A teraz wracamy na boisko, bo tu Radosław Krupa po zatrzymaniu kolejnego rajdu gmosińskiego rozpoczyna atak drużyny gości. Poszukali Rafała Babula górną piłką, ale tam dobrze dysponowany dzisiaj Mieszko Lorenz. Mieszko Lorenz, który w rozmowie z Bartkiem Królem przed tym spotkaniem mówi o jedności, mówi o koncentracji, mówi o mobilizacji szerokiej kadrze ŁKS-u. No i oczywiście ambicji i chęci wygrania nie tylko tego półfinału, ale również finału, bo wszyscy tutaj przedstawiciele drużyny i sztabu ŁKS-u nie wyobrażają sobie, żeby to ŁKS nie zameldował się w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski. Są ku temu na najlepszej drodze. 75. minuta minęła jakiś czas temu. Koprowski z Karlikowskim. Pokazuje się lipień i chce otrzymać piłkę. Jednak Karlikowski tym razem niedokładnie i Rafał Babul, najlepszy strzelec w trzeciej lidze w drużynie Radomska. 10 bramek na koncie tego zawodnika i to właśnie on głową próbuje jeszcze po plecach Olka Ślęzaka. Kto wie, czy nie wędrowałaby ona w światło bramki, gdyby nie interwencja obrońcy ŁKS, i będzie rzut rożny.
Kolejna zmiana w drużynie Radomska już za chwilę. Dośrodkowanie z rzutu różnego, ucierpiał tam Koprowski, ale trzeba grać i walczyć dalej. Radosław Krupa wywalczył kolejny stały fragment gry dla drużyny z Radomska. Wszystkich kibiców zachęcam do odwiedzenia strony internetowej portjastarnia.pl, sponsora dzisiejszej transmisji. Osiedle mieszkaniowe Port Jastarnia w pobliżu Pabianickiej i Jana Pawła II pod adresem Jastarnia 30. Mateusz strzela już w narożniku boiska, gotowy, sędzia Pskid daje znać. Piłka na pierwszy słupek, jeszcze Radomszczanie, ponownie strzela, tym razem zawiesił piłkę inaczej, nieprzepisowa. Walka o piłkę zawodników z Radomska, faulowany Aleksander Bobek. I zanim gra będzie wznowiona, kolejna zmiana w drużynie Radomska. Z boiska schodzi Jakub Pawłowski, defensywny pomocnik, a w jego miejsce Łukasz Bocian, numer 21, 33-latek, najbardziej doświadczony zawodnik, który docelowo gra na pozycji tutaj 6-8, ale ostatnie też spotkania trener Schwarz wykorzystywał go w roli stopera. No, rozgrywający, dyrygent, obdarzony mocnym uderzeniem i to on na ostatnie minuty spotkania stali kartę Roberta Schwarza, wędruje na boisko. Jest ostatnią tak jakby nadzieją Radomszczan na odwrócenie losów tego pojedynku. To on reguluje tempo gry, rozmawiałem o nim z Olkiem Ślęzakiem, chwalił go za postawę, za profesjonalizm, za jego podejście do piłki, człowiek o wielkiej pasji. I jak wspominałem wcześniej, najbardziej doświadczony zawodnik drużyny z Radomska, teraz właśnie on przy piłce, już widać doświadczenie, gra ciałem. Jest, strzela, aktywny po wejściu zawodnik z numerem 10, próba zawieszenia piłki w pole karne, ale na posterunku Koprowski. Romanowicz musi walczyć o to i po nodze zawodnika z Radomska, piłka opuszcza boisko, Łodzianie od autu. Zmieniamy. Druga zmiana w drużynie UKS-u. Z numerem 8 za chwilę na boisku Tomasz Górecki, zawodnik z rocznika 2002, środkowy pomocnik. Zastępuje on Jakuba Romanowicza z numerem 11. Siarze, dziękujemy za występ w tym spotkaniu. Radaszkiewicz teraz obniżył pozycję, szedł tutaj troszeczkę niżej, pomóc kolegom i posłał dalekie podanie, uruchamiając na lewej stronie Dariusza Gmosińskiego. Górecki, świeżo wprowadzony zawodnik, od razu powalony na ziemię, ale już wstaje i walczymy dalej. Koprowski próbował jeszcze do Gmosińskiego głową, nieudanie, Podleśny od bramki. No, wydaje się, że po tej zmianie Maciej Radaszkiewicz z najbardziej wysuniętego zawodnika z pozycji numer 9 będzie tutaj toczył boje na prawej stronie boiska. Zobaczymy, jak sprawdzi się w tej roli. Do tej pory dał nam się poznać jako waleczny i skuteczny napastnik. Tym razem końcowe minuty spotkania będzie w roli skrzydłowego. Niezmordowany Karlikowski jako lewy obrońca rusza prawą stroną boiska. To jest naprawdę uniwersalny żołnierz. Prawa pomoc, lewa obrona. Chłopak, który się nie zatrzymuje. Żelazne płuca. O, teraz jak Państwo widzą, jeszcze ofiarnie wślizgiem próbuje walczyć. I to on właśnie wyblokowuje, dając czas kolegom na ustawienie szyków obronnych. Jednak ci nie mają zamiaru się cofać. I błąd obrońców. Jest Lipień do Góreckiego. Wprowadzeni zawodnicy w dwójkowej akcji. Wielka szkoda, że ta sytuacja nie zakończyła się bramką, bo okazja była naprawdę wyborna.
ale tutaj nieprzypadkowo wysokie wyjście, błąd zawodnika Radomska, prawie wykorzystany i to już tak naprawdę piąta klarowna sytuacja Łodzian. Redaszkiewicz, dwa razy Koprowski w pierwszej połowie. W drugiej połowie również po kapitalnym podaniu Romanowicza szansę miał Gmosiński. Ostatnie 5 minut regulaminowego czasu gry, a Gmosiński rusza z kolejnym atakiem. Zawodnik z numerem 17, były zawodnik łódzkiego startu i zawodnik, który miał okazję trenować u trenera Lirki, doświadczonego Nestora łódzkich trenerów. Obijają jeszcze nogi przeciwnika łodzianie i za chwilę rzut z autu. Radomszczanie w 1/4 Pucharu Polski. Poczekajmy, przydziera się Lipień. Jest Sójka, ten dostaje piłkę. Złe przyjęcie Artura Sójki, ale kapitalna robota Mikołaja Lipienia. To jest właśnie ten bodziec, o którym mówił trener Drexler. Miki, musisz dać bodziec i to było właśnie to. Podniósł głowę do góry, zobaczył lepiej ustawionego kolegę. Dał piłkę Arturowi Sójce, ale tutaj no zabrakło troszeczkę koncentracji i skupienia, aby lepiej najpierw opanować piłkę, a potem strzałem spróbować zaskoczyć dobrze dysponowanego dzisiaj Damiana Podleśnego. Radomszczanie w 1/4 Wojewódzkiego Pucharu Polski w Sieradzu pokonali drużynę Warty Sieradz. W 42 minucie bramkę strzelił Rafał Babul, będący na boisku zawodnik z numerem 11. Pokazuje się bocian w środku. Świeżo wprowadzony zawodnik, to on reguluje tempo gry. Próbował uruchomić kolegów w formacjach ofensywnych. Strata Gmosiński, faulowany i chyba sędzia Pskit ponownie wyciągnie żółty kartonik. Tak właśnie się dzieje. Łukasz Bocian wędruje do protokołu meczowego. Tym razem jednak do rubryki żółte kartki. Górecki z lewej strony boiska, powstrzymywany przez rosłego obrońcę Radosława Krupę z numerem 6. O, Radomszczanie wyszli zdeterminowani, tak jak zdradzaliśmy tutaj wcześniej, nie zeszli na przerwę do szatnia, więc mieliśmy okazję, no nawet nie tyle co podsłuchiwać, co po prostu słyszeć reprymendy i podpowiedzi trenera Schwarza, jego oczekiwania na drugie 45 minut gry. No, być może będzie okazja zapytać trenera, czy jest zadowolony ze swojej postawy, ale z tego co widzimy, no, brakuje w dalszym ciągu konkretów. Nie można odmówić waleczności, nie można odmówić ambicji, ale Aleksander Bobek, czy został zmuszony do wzniesienia się na wyżyny swoich możliwości? Kolega Wiktor, operator, kiwa głową, że nie. Stały fragment gry dla Łodzian. Nieobecność Romanowicza, więc u boku Lorenza, tym razem Artur Sójka. Tasbir dobrze poszukał Koprowskiego, ten jednak uprzedzony w polu karnym, ale dobre warunki fizyczne Oskara predysponują go do tego, aby walczyć do końca o takie piłki i tak właśnie się dzieje, a doświadczenie Oskara powoduje, że odprowadza piłkę i ŁKS bezpiecznie w dalekiej odległości od własnej bramki w okolicach pola karnego drużyny z Radomska. Zbliża się 90. minuta gry. Wypatrujemy na arbitra głównego Pawła Pskita, doświadczonego sędziego, któremu w tym meczu naprawdę nie można nic zarzucić. Pozwolił na walkę, ale gdy tylko pozwalali sobie czy zawodnicy jednej, czy drugiej drużyny, to szybko i skutecznie temperował zapędy jednych i drugich. Koprowski.
szukał Mikołaja Lipienia, ten w pojedynku z Krupą. Kolasa, Bocian podchodzi pod grę i zmienia ciężar. To jest właśnie to dyrygowanie i regulowanie tempa gry. Radomsko w ataku, Tasbir wybija. Teraz już w te ostatnie minuty musi być maksymalna koncentracja i oczywiście stuprocentowa walka. Trzeba dać z przysłowiowej wątroby. Nie może zabraknąć Ełkesiakom ambicji, aby spełniać swoje marzenia i kontynuować fantastyczną przygodę. Poczekajmy, bo Szela uderza Aleksander Bobek. Z dużym spokojem piłka jeszcze skozłowała. 4 minuty doliczone przez sędziego Pskita, a Koprowski walczy z dwoma zawodnikami, wychodząc zwycięsko z tego pojedynku, ale w próbie zagrania do Mikołaja Lipienia zabrakło precyzji. Radomsko, ostatnie 4 minuty. Zobaczymy, czy jeszcze są w stanie zerwać się i stworzyć zagrożenie, bo ten przed chwilą strzał Szeli nie sprawił trudności Aleksandrowi Bobkowi i młody, utalentowany bramkarz cały czas bez straty bramki. Dośrodkowanie było groźnie. Radaszkiewicz walczy, faulowany. I mogą odetchnąć łodzianie. Spore emocje w tych ostatnich minutach. Radomszczanie jeszcze na pewno rzucą się do ataku, a łodzianie muszą spokojnie kontrolować przebieg tego spotkania, dowieść jednobramkowe prowadzenie i zameldować się, drodzy Państwo, w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski. Kapitalny sezon łodzian. Autostrada w awansie do trzeciej ligi, dziewięciopunktowa przedwaga nad drugim w tabeli wiceliderem drużyną Warty Sieradz, a więc tu już tylko kataklizm, ale oczywiście no, nikt w to nie wierzy. Łodzianie rozgrywają już za chwilę kolejne mecze i mamy nadzieję, że jak najszybciej przypieczętują awans do trzeciej ligi. A jeżeli uda się również zapisać na kartach historii, wygrywając Wojewódzki Puchar Polski i wejść do ogólnopolskiej drabinki Pucharu Polski, to będzie to fantastyczna przygoda dla tego młodego zespołu. Sójka z narożnika szuka Koprowskiego. Ten powala na ziemię, zadając dużo bólu zawodnikowi z Radomska, konkretnie Łukaszowi Bocianowi, ale to również twardy facet, także szybko się pozbierał, zważywszy, że radomszczanom powinno się śpieszyć, bo do zakończenia spotkania naprawdę już zostało niewiele czasu. Jesteśmy w doliczonym czasie gry. Damian Podleśny długą piłką posyła kolegów do boju. Babul przegrywa pojedynek powietrzny z Koprowskim. Jeszcze Ziółkowski, podanie do Szeli. Jednak w pojedynkach powietrznych łodzianie czują się dziś jak ryba w wodzie i Olek Ślęzak głową wybijał piłkę. Praca, praca, pokrzykują trenerzy UKS-u, próbując utrzymać maksymalną koncentrację. Szela wpada w pole karne, jest Bocian z dystansu, odbija Bobek, ale to właśnie była ta akcja, na którą czekali. Doświadczony 33-letni Łukasz Bocian, tak jak mówiłem, obdarzony mocnym uderzeniem, huknął z ponad 20 metrów, ale nie na tyle groźnie, żeby zaskoczyć Aleksandra Bobka. Jeszcze w pole karne wbiegają radomszczanie, bo ostatnie minuty jest rzut z autu. Łukasz Bocian, to on bierze ciężar gry na siebie w końcowych sekundach tego spotkania. Zła próba dośrodkowania i szansa na kontratak. Rusza Lipień z pierwszej piłki do Sójki. Prawa strona boiska, cały czas ŁKS w przewadze, ale żółte koszulki wracają w dobrym tempie i ten, który zawinił, wrócił i naprawił swój błąd. Numer 21, Łukasz Bocian. Od razu ruszają w drugą stronę. Szela z numerem 10 pędzi ile sił. Tasbir wraca za nim, pomaga mu jeszcze Koprowski. Wielki walczak i wielki pracuś. Wiele razy nazwisko tego zawodnika wymieniane w naszej dzisiejszej relacji. Zanim wybrzmi ostatni gwizdek sędziego, będzie jeszcze zmiana w łódzkim klubie sportowym. Gotowy do wejścia numer 16 Igor Lambrecht. Zmęczenie UKS-iacy, naprawdę dali z siebie wszystko w tym pojedynku, ale naprawdę warto. Lambrecht już na boisku, z boiska zszedł Dariusz Gmosiński, Szela z narożnika.
To już naprawdę ostatnie sekundy. ŁKS na prowadzeniu, 1-0 po bramce Macieja Radeszkiewicza. Szela dośrodkowuje, w polu karnym jest również bramkarz podleśny. Stawiają już wszystko na jedną kartę. Piłka wybita, a sędzia gwizdzie po raz ostatni. ŁKS wygrywa w półfinale Wojewódzkiego Pucharu Polski 1-0 po bramce Macieja Radaszkiewicza w 44. minucie spotkania. Wielka radość całego sztabu i całej drużyny, chociaż zawodnicy wycieńczeni, jakby do nich jeszcze nie docierało, czego dokonali. Historyczna chwila dla młodych chłopaków. Mecz o dużym ciężarze gatunkowym. Do tej pory zmagali się w rozgrywkach ligowych, ale półfinał to jednak półfinał. Dali radę, sprostali zadaniu, byli lepsi i zasłużenie wygrali z waleczną i ambitną drużyną z Radomska. Maciej Radaszkiewicz, numer 9. 44. minuta spotkania. Kapitalna postawa zespołu, brawa również dla drużyny z Radomska, bo zostawili kawał serducha dzisiaj na boisku przy ulicy Minerskiej. Spuszczone głowy, smutne miny zawodników z Radomska. Zabrakło konkretów pod bramką Aleksandra Bobka, chociaż groźnie było w doliczonym czasie gry, kiedy to z dystansu huknął doświadczony Łukasz Bocian. Wiele radości, za chwilę kółeczko, w którym będą świętować zwycięstwo zawodnicy razem ze sztabem szkoleniowym. Trenerze, zadanie wykonane. Trenerze Marcin Matysiak, nieobecny dzisiaj, jego funkcję zastępuje go Paweł Drechsler. Podnosi swoje kwalifikacje, cały czas się rozwija w swoim fachu Marcin Matysiak. Serdecznie pozdrawiamy, trenerze. Zadanie wykonane, ŁKS w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski. Jeszcze podziękowania obydwu drużyn, Olek Ślęzak, wiele, wiele tutaj znajomych twarzy dla naszego kapitana, bowiem rozgrywał nie tak dawno trzecioligowy sezon w barwach RKS-u Radomsko. Drodzy kibice, dziękujemy, że byliście z nami. Nacieszcie oczy się ambitnymi chłopakami, którzy teraz świętują zwycięstwo, a my słyszymy się za kilka minut w naszym takim mini studiu pomeczowym, gdzie postaramy się zaprosić do rozmowy przedstawiciela zarówno ŁKS-u, jak i RKS-u Radomsko. Dziękujemy, że byliście z nami. Port Jastarnia był sponsorem dzisiejszej transmisji. ŁKS wygrywa z RKS-em Radomsko 1-0 i melduje się w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski. Dziękujemy, słyszymy się za kilka minut.
Witamy ponownie, tym razem z płyty boiska. Drużyna RKS-u Radomsko szybciutko zabrała tutaj cały sprzęt i powędrowała do szatni, a więc w ramach rekompensaty nie jeden gość, a gości wielu i to sami bohaterowie dzisiejszego spotkania. Drodzy kibice, Maciej Radaszkiewicz, strzelec zwycięskiej bramki, 44 minuta. Wcześniej sytuacyjna okazja, niewykorzystana, ale cały czas wiara, zimna krew, wpisanie się na listę strzelców i ŁKS melduje się w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski. No co mogę powiedzieć, jestem bardzo szczęśliwy, że strzeliłem bramkę, która zadecydowała o tym zwycięstwie, ale trzeba pamiętać o tym, że graliśmy tutaj w 11, żeby nie ci panowie, nie byłoby tego zwycięstwa i wielkie brawa dla moich kolegów z drużyny, bo wyciągnęliśmy ten mecz. To jest właśnie to, drodzy kibice, jedność, kolektyw, o czym mówił Mieszko Lorenc, o czym mówili wcześniej trenerzy. Jest jeszcze Olek Ślęzak, kapitan, kapitalna walka. Mecz z dodatkowym bagażem emocji, bo jeszcze niedawno przywdziewałeś koszulkę RKS-u Radomsko, ale nie ma mowy o sentymentach, serducho, na nim przeplatanka i walka na 100%. Tak, no szczerze, to zrobiliśmy kawał dobrej roboty i podeszliśmy do tego z serducha, do Łódzkiego Klubu Sportowego i myślę, że zasłużyliśmy na ten finał i jesteśmy z tego bardzo dumni. Tak naprawdę no, czeka nas zaraz za 3 dni kolejny mecz, ale kurwa, szczerze, mamy to panowie. Klubem Łodzie! Panie! Tak! Cieszą się zawodnicy rezerw Łódzkiego Klubu Sportowego. Zasłużenie! Zdecydowane! Zwycięstwo i meldują się w finale. Zobaczcie, jak się bawią. Dzisiejsza transmisja powoli dobiega końca. ŁKS melduje się w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski, będąc drużyną lepszą i wygrywając zasłużenie. Wynik 1-0, ale wiele sytuacji bramkowych, oczywiście stworzonych przez Łódzki Klub Sportowy. Wynik mógł być większy, będzie jeszcze czas na spokojną analizę, na przeanalizowanie tego, aby w kolejnych spotkaniach być jeszcze bardziej skutecznymi. Wielkie brawa dla zespołu, podziękowania dla drużyny Radomska za dzielną i waleczną postawę. Dziękujemy wszystkim kibicom za obecność, za wysoką frekwencję. Obostrzenia coraz mniejsze, wracamy na areny sportowe. Subskrybujemy, lajkujemy, śledzimy ŁKS w mediach społecznościowych. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, to była dla mnie wielka przyjemność prowadzić dla Państwa transmisję. Łukasz Adamski, kłaniam się i do zobaczenia podczas kolejnych materiałów ŁKS TV. Trzymajcie się, cześć!